witam serdecznie z afgańskiej hali Pogoni. Odbywa się tutaj dzisiaj Torcida Cup 2019 imienia Jana Bolka Niesyto. Turniej oczywiście z okazji 20-lecia afgańskiej Torcidy. Zagrało się drużyn, przyjaciele z Katowic, z Dębicy, ze Splitu, z Rybnika, gościnnie Korona Kielce, Banik Ostrawa, będzie to środka Jezja Jarosław. Dużo dobrych meczy, dużo dobrej atmosfery na trybunach. Miejsca bardzo zapraszam na mecz, bo to wsparcie będzie bardzo potrzebne. Ważne jest, żeby koncentrować się na każdym kolejnym meczu, który jest przed nami. On jest dla nas najważniejszy i tak teraz tutaj jesteśmy w niedzielę, czekamy przed meczem z krakowską Wisłą. Z nadzieją patrzymy na nowe twarze. Jestem przekonana, że nasi chłopcy będą walczyć i dostarczą nam nie tylko ogrom emocji, ale myślę to, na co czekamy, a nie będziemy dziś o tym mówić. Wielu zawodników, którzy przyszli do nas teraz, zwracała uwagę na to, że bardzo istotny dla nich jest doping. Gra przy trybunach, które reagują żywołowo. To jest jeden z elementów piłki nożnej. To jest sens tego, co się na pewno czuje, co czują kibice, bo stają się jednocześnie częścią tej grupy, która wspiera zespół. Tak, bawiliśmy się w hali Pogoni. Zobaczcie nasz doping na stadionie Zabrzańskiego Górnika.